Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję Paulinie za zapowiedź. Ja dzisiaj przez 30 minut przybliżę Państwu troszkę informacje na temat rządowego programu pomocy dla uczniów niepełnosprawnych i opowiem o katalogu pomocy dla dzieci z orzeczeniem, jaki mamy w ofercie Moje Bambino. Ja lubię mówić, tych slajdów też mam troszeczkę, czas mnie ogranicza, więc gdybym mówiła za szybko, to oczywiście na końcu będzie podany kontakt do mnie. Bardzo proszę, jeśli ktoś będzie miał pytania, żeby z tego kontaktu skorzystał. W latach 2020-2022 przeznaczono 54 miliony złotych dla uczniów niepełnosprawnych. Jest to dofinansowanie do zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. W ramach programu wsparcie otrzyma ponad 131 tysięcy uczniów. To, co jest ważne, żeby uczniowie posiadali orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Czy Państwo mnie dobrze słyszą? Bo tutaj widzę, że pojawiają się głosy, że słabo słychać, więc jeśli możemy w jakiś sposób technicznie zainterweniować, to będę wdzięczna. Jeśli nie, to oczywiście dalej kontynuuję, a prezentacja będzie Państwu udostępniona. Program jest skierowany jako wsparcie dla dzieci z niepełnosprawnością. Tak jak powiedziałam, uczniowie muszą posiadać orzeczenie. Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły w terminie do 16 września, więc ten termin tutaj w roku 2020 już nam minął, ale dalej 2021-2022 jak najbardziej taki wniosek rodzice dzieci z niepełnosprawnością mogą i powinni składać. Wzór takiego wniosku ustala dyrektor szkoły. Bardzo ważne jest, żeby pamiętać, by do wniosku dołączyć kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Przyznanie pomocy w formie dofinansowania na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych, tutaj przez podręczniki i materiały ćwiczeniowe rozumiemy te dopuszczone do użytku szkolnego, natomiast poprzez materiały edukacyjne rozumiemy różnego rodzaju materiały, które wspierają bądź uzupełniają podręczniki, a jednocześnie umożliwiają realizację programu nauczania. To dofinansowanie następuje na wniosek rodzica bądź prawnego opiekuna dziecka. Dyrektor szkoły sporządza listę takich uczniów, którzy są uprawnieni do otrzymania pomocy i przekazuje ją dalej według procedury i harmonogramu działania. Tutaj warto pamiętać, że te kwoty są zróżnicowane w zależności od tego, do jakiej placówki edukacyjnej uczęszcza dziecko. Ja harmonogramu nie będę teraz Państwu przytaczała. Ten harmonogram, tak jak i wszystkie obrazki, zdjęcia w mojej prezentacji, jest podlinkowany do odpowiedniej strony. Wystarczy kliknąć, by przejść do szczegółowych informacji właśnie na temat harmonogramu czy kwot dofinansowania na poszczególne dzieci. To, co może być ważne tutaj dla Państwa, to, że do 7 grudnia powinien nastąpić zwrot środków wydatkowanych na dziecko. Uczeń z orzeczeniem. Orzeczenie o niepełnosprawności. Kolejnym obszarem, z jakiego możemy uzyskać wsparcie, jeśli chodzi o dziecko z niepełnosprawnością, jest subwencja rezerwy oświatowej. Ale tutaj, żeby taka dotacja z subwencji rezerwy oświatowej została nam naliczona, również potrzebna jest najpierw inicjatywa rodzica. Rodzic udaje się z dzieckiem do specjalisty, który wydaje orzeczenie o niepełnosprawności, stwierdza dysfunkcję i wydaje takie orzeczenie. Ale musimy pamiętać, że to orzeczenie o niepełnosprawności jest wydawane do celów innych niż edukacyjne. Do celów edukacyjnych my potrzebujemy orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Dlatego z tym orzeczeniem o niepełnosprawności rodzic dalej powinien udać się do poradni psychologiczno-pedagogicznej i tam odpowiedni zespół ekspertów wydaje zalecenia i wydaje takie właśnie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Z tym orzeczeniem rodzic udaje się do dyrektora szkoły
I na podstawie tego orzeczenia dyrektor szkoły do 30 września wypełnia sprawozdanie w SIO, to jest System Informacji Oświatowej, które jest podstawą do naliczenia subwencji. Warto uświadamiać rodziców, że jest taka możliwość i że z tej możliwości trzeba korzystać. Natomiast uczulam i warto też o tym pamiętać, od 1 stycznia 2019 roku weszły zmiany, jeśli chodzi o wydatkowanie dotacji z subwencji na ucznia niepełnosprawnego. I tutaj, w tym momencie, te środki muszą być wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem, czyli nie możemy na przykład za te pieniążki kupić środków czystości, my musimy je wydatkować na to, żeby zorganizować i zapewnić bezpieczną edukację dzieci, konkretnego dziecka, na które te środki zostały przyznane. Pod pojęciem ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi my rozumiemy zarówno te dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz te dzieci, które mają trudności w realizacji tych standardów wymagań programowych. I te trudności mogą wynikać z różnych uwarunkowań. To może być niższe niż przeciętne możliwości intelektualne dziecka. To mogą być różnego rodzaju ograniczenia zdrowotne, które wynikają na przykład z długotrwałej, przewlekłej choroby. To mogą być ograniczenia środowiskowe, które wynikają na przykład z tego, że dziecko wychowuje się w rodzinach, które są niewydolne wychowawczo i to będą również uczniowie wybitnie zdolni. Zatem, gdybyśmy mieli sobie ująć w klamry i określić tych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, to wymienilibyśmy tutaj uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, wymienilibyśmy uczniów niewidomych, słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, uczniów z autyzmem, z zespołem Aspergera, uczniów z niepełnosprawnością ruchową, uczniów z różnego rodzaju chorobami przewlekłymi, uczniów z ADHD, uczniów, którzy mają trudności w komunikowaniu się, mają specyficzne trudności w uczeniu się, uczniów, którzy są niedostosowani społecznie albo zagrożeni niedostosowaniem społecznym i uczniów, którzy są wybitnie zdolni. I tutaj warto skorzystać z publikacji, które są dostępne na rynku, z zestawów prób i narzędzi, które pozwolą nam ocenić, określić, zdiagnozować, na jakim etapie jest nasz uczeń. Wszystkie te publikacje, które tutaj Państwo widzicie, zawierają narzędzia do rozpoznania umiejętności dziecka w zakresie motoryki, funkcji wzrokowych, funkcji słuchowych, rozwoju poziomu mowy, umiejętności matematycznych czy rozwoju emocjonalno-społecznego. Ja zachęcam, można skorzystać i szczerze też polecam tą ostatnią publikację, praktyczne wskazówki do pracy z uczniem w ramach organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wszystkie publikacje są przygotowane przez ekspertów praktyków, którzy na co dzień pracują z takimi uczniami. Oni własne doświadczenia, własne pomysły, własne koncepcje i rozwiązania przełożyli tutaj właśnie na karty, które znajdują się w tychże publikacjach. Żeby skutecznie wspierać ucznia, trzeba go dobrze poznać. Trzeba go zaakceptować i trzeba go zrozumieć. Trzeba odpowiedzieć sobie na pytania, jaki rodzaj niepełnosprawności ma dziecko, z którym pracuje, jakie są przejawy, na czym polegają ograniczenia w funkcjonowaniu tego dziecka, jakie nastroje dominują u tego dziecka, czy to dziecko jest samodzielne, czy to dziecko wymaga pomocy, jakiej pomocy to dziecko wymaga w klasie, jak mogę mu pomóc ja czy zespół klasowy, w czym wspierać to dziecko. Żeby odpowiedzieć sobie na te pytania, potrzebna jest przede wszystkim obserwacja dziecka. Dla mnie to jest najlepsze z narzędzi, jakie są dostępne dla nauczyciela. Obserwacja dziecka w różnych sytuacjach edukacyjnych i podczas zabaw swobodnych, i podczas zajęć, w różnych sytuacjach. Dalej dogłębna analiza orzeczenia, wywiad z rodzicami. W przypadku dzieci, które mają różnego rodzaju trudności, ta współpraca z rodzicami jest bardzo ważna i konieczna.
No i jeśli to możliwe, to przeanalizowanie informacji medycznych. Byśmy tego ucznia skutecznie wspierali, tak jak powiedziałam, my musimy wiedzieć, na jakie trudności możemy napotkać. Ja przygotowałam kilka slajdów, które pokazują na wybranych przykładach, na jakie trudności możemy napotkać, pracując z dzieckiem z dysfunkcją i jak organizować pracę z tym konkretnym uczniem. I jeśli pracujemy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu lekkim, to na pewno zaobserwujemy tutaj duży brak samodzielności, brak inicjatywy, brak planowania. Te dzieci mają trudności w zakresie analizy, w zakresie syntezy, zaburzenia orientacji przestrzennej, mają niski poziom sprawności grafomotorycznej, są bardzo niestałe emocjonalnie, są impulsywne, mają dużo gorszą samokontrolę i niskie poczucie odpowiedzialności. Mają też trudności w stosowaniu zdobytej wiedzy i łączeniu tej wiedzy z wiedzą, którą już posiadają. Ich samoocena jest mocno zaniżona, dlatego pracując z takimi dziećmi, starajmy się bazować na czynnościach, które przede wszystkim są dla dziecka osiągalne, są proste, dziecko je zna, dziecko je lubi. Starajmy się prowadzić zajęcia i wykorzystywać bardzo dużo pomocy dydaktycznych, pracujmy na konkretach. Starajmy się szukać różnych sposobów komunikowania z tym dzieckiem. Naszą mowę starajmy się na przykład uzupełniać różnymi formami przekazów niewerbalnych. Obserwujmy, kontrolujmy, nie eliminujmy ucznia z zajęć, stawiajmy na proste, krótkie, zwięzłe, zrozumiałe komunikaty. Różnicujmy zadania na łatwe i troszeczkę trudniejsze, żeby też to dziecko nie czuło, że no jednak ten próg tutaj dla niego jest mocno, mocno zaniżony. Niech to będą zadania, które są w obszarze możliwości dziecka. Zwracajmy uwagę na różne trudne zachowania, na agresję, na krzyk. My oczywiście nie wyeliminujemy tych zachowań z postawy dziecka, ale możemy wyeliminować te bodźce i te czynniki, które powodują, że dziecko w taki, a nie inny sposób się zachowuje. I bardzo ważne, starajmy się nagradzać. Uczniowie z ADHD, no na pewno każdy z nas, przynajmniej większość, miała do czynienia z takim uczniem. To jest dziecko, które nie jest w stanie się skoncentrować. To jest uczeń, który ma duże trudności, żeby skupić, utrzymać uwagę na zadaniu. Ma trudność z organizacją pracy, gubi potrzebne rzeczy, nie jest w stanie usiedzieć na miejscu, chodzi po pomieszczeniu, on nie poczeka na swoją kolej, często przerywa, więc organizując pracę i środowisko dla takiego ucznia, warto zwrócić uwagę na to, żeby był tam ład, porządek, ograniczenie bodźców, żeby stosować pozytywne wzmocnienia i pochwały, żeby nie izolować tego ucznia, bo często jest tak, że jesteś taki niegrzeczny, to siedź tam sami i najlepiej jeszcze w ostatniej ławce. Żeby stosować krótkie, jasne komunikaty, unikać rutyny w nauczaniu, ale tak naprawdę obserwować też, co sprzyja i zachęca to dziecko do działania. Ja kiedyś rozmawiałam z nauczycielką, która mówi, że miała ucznia, który w momencie, kiedy ona wprowadzała nowy temat, po prostu mówiła, prowadziła wykład, to dziecko było wszędzie, tylko nie na krzesełku przy ławce. Ono było pod ławką, ono gdzieś tam buszowało pod tymi ławkami, gdzieś sobie grzebało, dubało. Inne dzieci, ponieważ były oswojone z sytuacją, nie zwracały na to uwagi, nauczycielka kontynuowała lekcję. Ale w momencie, kiedy zadała pytanie związane z tematem, o którym ona mówi, to dziecko było pierwszym, które odpowiedziało i to odpowiedziało właściwie. No oczywiście ono nie podniosło ręki, ono nie poczekało na swoją kolej, ono powiedziało tu i teraz. Ale ważne jest, że jednak no, słuchało w swoim tempie, na swój sposób, ale słuchało. Jeśli mamy uczniów z zaburzeniami słuchu, starajmy się podchodzić do takiego ucznia z przodu, żeby on nas widział, mówić nieco głośniej, wyraźniej poruszać ustami. Utrzymujmy ten kontakt wzrokowy, jeśli uczeń nie rozumie naszej wypowiedzi, sparafrazujmy ją, powiedzmy ją po prostu innymi słowami. Zwracajmy się do ucznia całymi zdaniami. Starajmy się nie gestykulować bez słów. Nie chodźmy po klasie i nie odwracajmy głowy w trakcie mówienia i postarajmy się o to, żeby uczeń miał dostęp do notatek audio na przykład po lekcji.
Jeśli mamy ucznia z zaburzeniami widzenia, określmy, z jakiej odległości ten uczeń widzi, żeby go odpowiednio usadzić. Dostosujmy środki dydaktyczne do jego możliwości wzrokowych. Jest bardzo dużo plansz czy materiałów multimedialnych, gdzie obrys, kontur jest dodatkowo mocniej zaznaczony. Pozwalajmy poznawać tym uczniom poprzez inne zmysły, poprzez dotyk, poprzez słuch, poprzez zapach. Umożliwiajmy im korzystanie ze sprzętu komputerowego, bo to ma duży wpływ też na przyswajanie wiadomości przez takich uczniów. Nazywajmy, co dzieje się wokół ucznia. Sygnalizujmy, co się wydarzy. Jeśli na przykład prowadzimy doświadczenie i wiemy, że za chwilę to doświadczenie będzie zakończone, czy pojawi się tutaj jakiś dźwięk, poinformujmy o tym ucznia, że będzie taka i taka sytuacja. No i nie wyręczajmy, proszę Państwa, tutaj stawiamy na samodzielność i samoobsługę takiego ucznia. Wsparcie udzielane jest uczniowi na podstawie opinii i orzeczenia i tutaj są wypisane wszystkie informacje na temat właśnie jakiego orzeczenia. Ja nie będę tego czytała, bo prezentacja będzie udostępniona, a mój czas się troszkę kurczy. Ale wsparcie udzielane jest też uczniowi bez opinii i bez orzeczenia na podstawie rozpoznania u ucznia szczególnych uzdolnień, potencjału, zainteresowań, które możemy rozwijać, ale też trudności w uczeniu się, zaburzeń zachowania lub emocji, czy właśnie takiego ryzyka, że mogą wystąpić te specyficzne trudności w uczeniu się. Kto udziela takiego wsparcia? Takiego wsparcia udziela nauczyciel i wychowawca na różnego rodzaju zajęciach rozwijających, zajęciach, które rozwijają umiejętności uczenia się, na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, ale takiego wsparcia udzielają również nauczyciele specjaliści czy specjaliści zatrudnieni w placówce i oni prowadzą zajęcia specjalistyczne, czy to korekcyjno-kompensacyjne, czy to logopedyczne, czy rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne. Natomiast ja jeszcze raz wrócę do tej obserwacji i powiem, dlaczego ona jest taka ważna. Czasami zaburzenia, które spotykamy u ucznia, niekoniecznie wynikają z tego, że no tutaj jest to jakaś dysfunkcja. Czasami wystarczy zmienić coś, by sytuacja się odwróciła. Znam przykład dziecka, które nie pisało w miniaturze, wyjeżdżało za linię, bazgrało po prostu jak kura pazurem. No i oczywiście no, dysgrafia i generalnie no to tutaj no trzeba coś z tym zrobić. Co się okazało, proszę Państwa? Okazało się, że w ławce siedziała ze sobą dwójka dzieci leworęcznych, więc no nie było możliwości, żeby to dziecko nie wyjechało za miniaturę. Inny przykład, tutaj to była taka dosyć głośna historia, ja kiedyś mocno współpracowałam z świętej pamięci profesorem Brainakiem i on opowiadał taką historię, że na podstawie lustrzanego odbicia w rysunkach dziecka, bo on zajmował się interpretacją tych rysunków, stwierdzono i gdzieś tam później to medycznie potwierdzono, że dziecko może mieć guza mózgu. No i w jego zespole była bardzo młoda dziewczyna, która chciała się wykazać, ponieważ no, słyszała o tej sytuacji, ona była dosyć głośna w środowisku i wróciła z pewnej placówki z rysunkami dzieci i mówi, że chyba mamy kolejny przypadek guza mózgu. No okazało się po głębszej analizie, jak profesor z nią udali się do tej placówki, zaczęli obserwować, jak to dziecko pracuje, dlaczego tak pracuje. Była interpretacja rysunku, okazało się, że drugi rysunek jest taki sam, tylko nie jest lustrzanym odbiciem. I cóż się okazało? To dziecko tak bardzo potrzebowało pochwalenia, docenienia i akceptacji, że postanowiło odwzorowywać pracę ucznia, który zawsze był chwalony, który zawsze robił jak należy, więc no znów ta obserwacja, ja będę do tego wracać, bo to jest naprawdę bardzo ważne. Czasami trudne rzeczy w łatwy sposób możemy rozwiązać. Firma Moje Bambino, w której mam przyjemność pracować, opracowała kompleksową ofertę materiałów edukacyjnych, które wspierają pracę z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
W jaki sposób? Ponieważ one rozwijają mowę, umiejętność komunikowania się, myślenia, koordynacji wzrokowo-ruchowej, sprawności manualnej, usprawniają procesy integracji sensorycznej, ćwiczą pamięć, koncentrację uwagi, wspierają ucznia w nabywaniu umiejętności czytania, pisania, liczenia, ale też przygotowują do nauki pisania czy czytania. Przygotowują do radzenia sobie z sukcesem i porażką, no chociażby wykonywanie doświadczeń z modułowymi pracowniami przyrodniczymi, na temat których wczoraj prowadziłam zajęcia. Tutaj może się okazać, że nie wszystko skończy się tak, jak byśmy chcieli i u mnie też, przygotowując się do wczorajszego wykładu, nie wszystko się tak skończyło, chciałam pokazać doświadczenie z odwróconą szklanką, ale coś nie zadziałało i woda się wylała. I to też nas czegoś uczy, uczy nas, żebyśmy pomyśleli, co zrobiliśmy nie tak, co mogę poprawić, jak mogę inaczej to doświadczenie przygotować. Kształtuje umiejętności matematyczne, korygują niepożądane zachowania, wzmacniają kondycję fizyczną czy wspomagają samodzielność. Te wszystkie pomoce znajdą Państwo w naszym najnowszym katalogu, katalog Specjalne Potrzeby Edukacyjne. Ten katalog możemy Państwu wysłać w wersji papierowej na wskazany adres, jeśli sobie Państwo życzą. Możecie Państwo, klikając w prezentację, przejść do wersji online tego katalogu, ale możecie również umówić się z naszym przedstawicielem handlowym na spotkanie, który na pewno przyjedzie i pokaże, wyciągnie te perełki z tego katalogu, na które warto zwrócić uwagę. Tutaj mamy i wyposażenie meblowe, i nowe technologie, i pomoce edukacyjne. Dlaczego? Ponieważ przestrzeń, w jakiej dziecko się znajduje, to też skuteczne wsparcie, to jeden z bardzo ważnych elementów metodyki w pracy nauczyciela. Tak jak mówiłam, obrazki są podlinkowane, wystarczy kliknąć, jeśli Państwo chcecie więcej informacji na temat tego, co znajduje się w danej sali, dlaczego taką salę warto mieć, czemu ona służy, co rozwija, co wspiera, to po kliknięciu te wszystkie informacje znajdziecie, ja nie mam na to czasu, dlatego tylko pokazuję salę doświadczenia świata, sale relaksacyjne, różnego rodzaju duże kąciki sensoryczne i to, co wyszło ostatnio, emocje. Dzieci nie potrafią radzić sobie z emocjami, bo nikt nie nazwał tych emocji, bo nikt ich tego nie nauczył. Musimy uczyć dzieci, jak radzić sobie z emocjami, dlatego w ofercie przygotowaliśmy właśnie kąciki. Kąciki do radzenia sobie z emocjami, takimi jak złość, kąciki do radzenia sobie z takimi emocjami jak smutek, kąciki do rozwiązywania konfliktów. Ja serdecznie zachęcam, ale przygotowaliśmy też sale, które są mobilne i zwalczają rutynę w nauczaniu. Dzieci, czy to z dysfunkcjami, czy dzieci, które nie mają większych problemów, potrzebują jednak, żeby coś się działo. I tutaj, proszę Państwa, przykład z wyposażeniem w naszym meblowym układ do zabawy, układ grupowy w sali, gdzie możemy pracę w grupie dzieciom zaproponować, typowy układ klasowy, czy układ świetlicowy, gdzie na przykład po zajęciach dzieci mogą rozwijać swoje umiejętności. Szybko, sprawnie, wszystkie meble są mobilne, więc możemy je przesuwać. No oczywiście nowe technologie to w ogóle jest coś, co nam chyba z nieba spadło, jeśli chodzi o edukację. Dobrze zaprojektowana przestrzeń zwiększa dostęp do edukacji i ja się bardzo cieszę, bo to jest kolejna wisienka na torcie do edukacji włączającej, a mianowicie edukacja hybrydowa. Mamy dzieci, które z różnych powodów nie mogą realizować obowiązku szkolnego w szkole. Muszą go realizować w domu, czasami w szpitalu i właśnie zestaw do edukacji hybrydowej, który posiadamy w naszej ofercie, umożliwia tym dzieciom realizację edukacji. No i wszystkie innowacyjne pomoce dydaktyczne, które po pierwsze budują relacje dziecka z innymi dziećmi, ale też wspierają koncentrację, wspierają tą umiejętność wykonywania poleceń według instrukcji, a nawet czekania na swoją kolej. Byliśmy kiedyś na konferencji w Słupi pod Kępnem w Zespole Szkół Specjalnych, tam między innymi z magiczną ścianą, magicznym dywanem, magiczną ścianę właśnie Państwu pokazuję. I to się okazało, że te dzieci też potrafią poczekać na swoją kolej. Jeżeli czegoś bardzo chcą, jeżeli tutaj są zaangażowane duże emocje, to potrafią poczekać na swoją kolej. Programy multimedialne, komputer, tablet to doskonałe narzędzia, które służą skutecznemu motywowaniu uczniów.
Ponadto ci uczniowie potrzebują tego pozytywnego wzmocnienia. W programach multimedialnych bardzo często jest dodana postać wiodąca, która właśnie, kiedy dziecko zrobi zadanie, daje ten komunikat zwrotny bardzo, bardzo pozytywny. No a poza tym programy też doskonalą tę koordynację wzrokowo-ruchową, dokładność, spostrzegawczość i koncentrację uwagi. I pomocy tradycyjne. Pomocy tradycyjne, ale interdyscyplinarne. Takie, które pomagają uczniowi coś zaprojektować, a następnie krok po kroku wykonać, które tego ucznia rozwijają na różnych płaszczyznach, które pozwalają temu uczniowi doświadczać, myśleć w sposób innowacyjny, niekonwencjonalny, budują wiarę w siebie, pozwalają na podejmowanie pewnego ryzyka, bezpiecznego ryzyka, oczywiście w tych tutaj granicach bezpieczeństwa, angażują w takie eksperymentalne uczenie się, bo kiedy dziecko najlepiej przyswaja informacje, kiedy samo może działać. Małe dziecko uczy się chodzić nie przez patrzenie, jak chodzi dorosły, tylko ono samo podejmuje te próby, zaczyna się podnosić i zaczyna po prostu chodzić. Dajmy uczniom takie pomoce, które dadzą szansę każdemu dziecku na rozwój potencjału ich możliwości i bądźmy krok za dzieckiem, towarzyszmy dziecku w rozwoju, pamiętajmy, by te zadania, które przed nim stawiamy, no, znajdowały się w tej strefie najbliższego rozwoju dziecka, żeby były dla dziecka wykonalne. Uczeń w sytuacji dydaktycznej zapamiętuje 10% tego, co słyszy, 20% tego, co widzi, 40% tego, o czym dyskutuje i aż 90% tego, co robi. Więc warto zaangażować ucznia do działania. Warto stosować metody aktywizujące w nauczaniu, a właśnie te pomoce, które Państwu proponuję, te metody aktywizujące tutaj w nich jak najbardziej z nimi możemy stosować. Oprócz katalogu, o którym mówiłam wcześniej, zachęcam do wejścia na stronę internetową. Zachęcam do wejścia na stronę, która poświęcona jest właśnie edukacji, na podstronę, która poświęcona jest właśnie edukacji włączającej i pomocom, które kształtują i wspierają naszą pracę, żeby wyeliminować różnego rodzaju dysfunkcje. Tak jak Państwo tutaj widzicie, tu jest i sprzęt podwieszany, i różnego rodzaju sale sensoryczne, i kąciki, i zabawki kontrastowe, i pomoce do terapii słuchowej, i fakturowe, i dotykowe, i do treningu dłoni, i aromaterapia, i artterapia, i oczywiście programy multimedialne, więc ja serdecznie zapraszam. Na koniec też taki ukłon w Państwa stronę, bezpłatny poradnik dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych w systemie oświatowym. Ja serdecznie zachęcam, ponieważ no, wystarczy kliknąć w link z prezentacji, żeby ten poradnik sobie pobrać. Warto, bo tutaj jest dużo interesujących informacji, które na pewno mogą się Państwu przydać. Kontakt do mnie, bo mój czas się kończy, mail a.skorodzień@mojebambino.pl. Jeśli coś Państwa zainteresowało, a nie zostało dopowiedziane, bo tego czasu antenowego tutaj zabrakło, to ja proszę, żeby do mnie napisać. Jeśli pojawią się pytania takie na gorąco tu i teraz, podany jest mój numer telefonu 667-633-515. Proszę zadzwonić i ja tutaj chętnie dopowiem i doprecyzuję, gdyby coś tego doprecyzowania wymagało. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Dziękujemy, Agnieszko. Pojawiło się sporo próśb o przesłanie prezentacji. Wszystko oczywiście odnotowujemy w historii czatu i będziemy odpowiadać na te prośby. I na inne pytania, które się pojawiły w trakcie, udało się nam odpowiedzieć na czacie. Wrzuciłam tam też link do tego katalogu na Waszej stronie, więc super. Zapraszamy tam. Dziękuję. A teraz dziękuję Państwu serdecznie. Bardzo dziękuję. A teraz zapraszam Renatę Idzik, która opowie o nowym zestawie i nowych propozycjach firmy Foton. Witam Was bardzo serdecznie. Agnieszka w swojej... Paulina, czy mogę prosić Ciebie o wyświetlenie prezentacji? O, jest już. Dobrze.
A jeszcze poproszę, żebyście napisali może, czy mnie widać, czy mnie słychać dobrze. Poproszę o informację, czy mnie słychać. Widzę, że ktoś pisze, poczekam. Wszystko jest ok, dobrze. Dziękuję, więc jeszcze raz się witam. Renata Idzik, nauczyciel, oligofreno pedagog, terapeuta pedagogiczny, zafascynowana nowoczesnymi technologiami i ich wykorzystaniem w edukacji, w tym w edukacji z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W pierwszej części wystąpienia Agnieszka mówiła o tym, jak skutecznie wspierać ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych. No to ja teraz chciałabym zaprezentować Państwu konkretne narzędzie. Narzędzie to jest zestaw do pracy z uczniami, do pracy z dziećmi, ponieważ on jest również wykorzystywany w przedszkolach, z dziećmi, z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Pokrótce jeszcze zbiorę te informacje wszystkie, o których mówiła Agnieszka, czym są specjalne potrzeby edukacyjne. One odnoszą się do grupy uczniów, którzy z różnych względów, czy to z różnego rodzaju niepełnosprawności, czy też innych przyczyn trudności w uczeniu się, nie mogą sprostać wymaganiom szkolnym. A jak wszyscy doskonale wiemy, wymagania szkolne są jednakowe w naszym systemie edukacji, przynajmniej jednakowe dla wszystkich. Dlatego ci właśnie uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi potrzebują organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie czy to dostosowania programu nauczania, czy też stosowania specjalnych metod nauczania, metod nauki, czy też odpowiednich środków pomocy dydaktycznych, takich, które będą dostosowane do ich potrzeb i możliwości, ale również ograniczeń rozwojowych. Ponieważ te specjalne potrzeby edukacyjne dotyczą uczniów, którzy z różnych przyczyn nie odnajdują się, tak jak na wstępie powiedziałam, w klasycznym modelu edukacyjnym. To są właśnie te dzieci, dla których należy szukać innych niż konwencjonalne rozwiązania, ponieważ te konwencjonalne zwyczajnie nie odpowiadają ich potrzebom lub możliwością. To dotyczy dzieci z deficytami rozwojowymi, dzieci, w przypadku których otoczenie nie daje możliwości do ich zrównoważonego rozwoju, ale też dzieci, które są wybitnie uzdolnione czy wybitnie zdolne i potrzebują po prostu od nas, potrzebują od systemu edukacji czegoś więcej, aby mogły rozwijać swój potencjał. I to, co powinni zrobić nauczyciele oprócz obserwacji, o której Agnieszka również mówiła, to, co powinni zrobić w odniesieniu do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, to powinni troszczyć się o rozwój ich samodzielności, o rozwój konkretnych umiejętności, takich jak słuchanie, komunikowanie, pisanie, czytanie, liczenie, obsługa komputera, obsługa kalkulatora oraz umiejętność na przykład rozwiązywania problemów, ale też zastosowania nabytej wiedzy, współpracy i wszystko to powinniśmy robić bazując na jego emocjach. Czyli musimy bardzo mocno zwracać uwagę na emocje i zaangażowanie w to, co dziecko robi, po to, żeby pozwolić osiągnąć mu sukces na miarę jego własnych możliwości, ponieważ da mu to satysfakcję i zmotywuje go do dalszych działań. Z drugiej strony wiemy również, że świat współczesnych dzieci to świat opierający się w dużej mierze na nowoczesnych technologiach. Niemal każde współczesne dziecko korzysta z dobrodziejstw techniki na co dzień. A dzieci w wieku przedszkolnym, ten pierwszy etap wejścia w świat cyfrowy mają najczęściej już za sobą. Ta przestrzeń dzieci, życia dziecka nieustannie się zmienia, poszerza, pojawiają się nowe źródła, które kształtują dziecięce doświadczenia i odczucia. I stąd właśnie z tych przyczyn, o których mówiłam, z tego, jak należy pracować z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, czego te dzieci od nas oczekują, jakie są ich wymagania, ale także mając na uwadze to, że dzieci żyją w tej chwili w świecie cyfrowym i nowoczesne technologie czy świat technologii nie jest im obcy, zrodził się pomysł opracowania zestawu zabaw z wykorzystaniem robota. No i właśnie teraz chcę go przedstawić, na pewno dla wielu znany. Robot Foton.
jest to, jak zaraz się okaże, robot do zadań specjalnych. Dzieci go uwielbiają, nauka z nim to wspaniała zabawa, cieszę się, że już do niektórych dotarł do testowania, a za chwileczkę opowiem, w jaki sposób z niego korzystać. Jest on najnowocześniejszym na rynku robotem edukacyjnym, który wprowadza dzieci w świat nowoczesnych technologii. Foton jest najbardziej zaawansowanym technologicznie robotem edukacyjnym dostępnym na rynku. Wyposażono go w 10 czujników. Można go zaprogramować na tysiące sposobów. On wykrywa przeszkody, zareaguje na dźwięk, na zmiany oświetlenia, reaguje na dotyk. Jego niewątpliwą zaletą jest to, że rozwija się razem z dzieckiem. Dla każdego wieku oferuje inny zestaw narzędzi, a to, z jakich narzędzi będziemy korzystać, zależy od postępów dziecka. Nawiążę do tego, co mówiła Agnieszka. Tutaj bardzo ważna jest również obserwacja i to, że nauczyciel powinien znać aktualną sferę rozwoju dziecka, ale także sferę jego najbliższego rozwoju. Ten robot bardzo często kojarzy się, w ogóle roboty kojarzą nam się z nauką programowania. Natomiast robot Foton to jest wspaniała zabawka, chociaż nie chciałabym użyć określenia zabawka, ale jest wspaniałą zabawą, ponieważ jest rewelacyjną pomocą dydaktyczną. On uczy kreatywnego podejścia do rozwiązywania problemów, ale przede wszystkim rozwija logiczne myślenie u dzieci. On po wyjęciu z pudełka, tak jak tutaj, tak jak ja go teraz trzymam, jeszcze niczego nie potrafi. Autorkami, za chwileczkę przedstawię Państwu zestaw, autorkami zestawu Foton SPE, Foton do zadań specjalnych, jestem oczywiście ja, Renata Idzik, jest również Agnieszka Setnikowska i Małgorzata Rabenda. To, co nas łączy, to wszystkie jesteśmy nauczycielkami, wszystkie pracujemy z dziećmi, wszystkie pracujemy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. I to, co jeszcze nas łączy tak bardzo mocno, to jest zamiłowanie właśnie do nowoczesnych technologii i do wykorzystywania nowoczesnych technologii w pracy z dziećmi, w tym z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zanim zestaw wyruszył na rynek, był przez nas testowany w pracy z dziećmi. Dlaczego robot? Bardzo często słyszę takie zarzuty, że przecież dzieci powinny się bawić na dywanie, dzieci powinny uczyć się poprzez doświadczanie, poprzez eksperymentowanie, poprzez eksplorację rzeczywistości. No i bardzo dobrze, bo właśnie robot łączy ze sobą to, co jest nowoczesne, nowoczesne technologie, łączy pracę z aplikacją z zabawą. Z zabawą na dywanie, ze współpracą na żywo z drugim dzieckiem, zabawę w ruchu, ponieważ ruch jest sprzymierzeńcem mózgu naszych dzieci, a więc dzieci również podczas zabawy z robotem, podczas nauki ruszają się. A więc mamy też ruch, mamy współpracę, ale mamy również emocje, czyli pracę na emocjach. No to dlaczego ten robot? Roboty to przede wszystkim, a szczególnie robot Foton, dla dzieci jest atrakcyjną zabawką. I tak są przez dzieci postrzegane, jako zabawka. Nie jest to kolejna karta pracy, nudne zadanie do wykonania, ale właśnie jest fajną zabawą, której działania chętnie chcą się nauczyć. Dziecko nawet pracując z robotem nawet nie wie, że się uczy, bo ono się po prostu cały czas bawi. Tak? Poprzez zabawę uczy się, a ucząc bawi się. Robot Foton jest świetnym przełamywaczem lodów, daje super swobodę w działaniu. Dziecko nie musi dokładnie rozwiązywać zadania, ono uczy się tego, że do rozwiązania zadania prowadzi kilka dróg. Nie jest tylko jedna droga, ale prowadzi kilka dróg.
Robot jest wspaniałym motywatorem. Przez to, że jest tak atrakcyjny dla dzieci, wzbudza w nich motywację wewnętrzną do działania. A jak wiemy, motywacja wewnętrzna nie potrzebuje specjalnego systemu kar, specjalnego systemu nagród. Dzieci po prostu robią coś, dlatego że chcą to robić, że świetnie się przy tym bawią. Podczas pracy z robotem mamy natychmiastowy efekt. Nie musimy czekać, aż pani sprawdzi nasze zadanie, tylko efekt widać od razu. I dzieci mogą swoje błędy, które ewentualnie popełnią, mogą je poprawić i nie ma przy tym żadnych konsekwencji. To, co jest jeszcze bardzo ważne, to to, że roboty czy robot foton może pomagać w niwelowaniu zachowań trudnych u dzieci. To dotyczy przede wszystkim uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ale nie tylko, ponieważ robot również świetnie sprawdza się w pracy na wielu przedmiotach lekcyjnych, a w przedszkolu na wszystkich zajęciach. Kiedy dziecko przystępuje do pracy na atrakcyjnym dla siebie materiale, kiedy widzi u siebie ten progres w działaniu, zwyczajnie robi to, co sprawia mu radość, wtedy nie ma potrzeby się buntować. Ono po prostu robi coś dlatego, że chce to robić. Robot jest też wspaniałym współpracownikiem. To jest takie środowisko włączające. Dzięki robotowi robot jest takim łącznikiem uczących współpracy dzieci między sobą. Daje każdemu równe szanse i integruje środowisko, i integruje dzieci ze sobą, integruje grupę. Foton jest też wytrzymałym asystentem nauczyciela, on nigdy się nie nudzi. Z nim można robić, cały czas powtarzać te same scenariusze, to samo zadanie i on nigdy się nie zmęczy ani nie znudzi. I pamiętajmy o tym, żeby robot był wykorzystywany nie jako środek, nie jako cel sam w sobie, ale jako środek do osiągnięcia założonego przez nas celu edukacyjnego. No właśnie, to przyjrzyjmy się teraz, co zawiera taki zestaw do specjalnych potrzeb edukacyjnych. Jest on zapakowany w pudełko. Ja czasem śmieją się, jak o tym mówię, ale ponieważ jestem nauczycielem, to też wiem, co jest ważne. Łatwe do przenoszenia, bardzo lekkie, a więc nie musi stać w jednej sali i tylko my byśmy tam przychodzili. Natomiast może być prosto przenoszony. A co znajduje się w takim pudełku? Zanim go otworzę, to powiem tylko, że jest to zestaw do pracy z uczniami ze spektrum autyzmu oraz zaburzeniami emocjonalnymi i społecznymi. Mamy tam 50 różnorodnych zabaw przeznaczonych do pracy terapeutycznej oraz zajęć rewalidacyjnych z dziećmi. A więc otwórzmy pudełko i zobaczmy, co w tym zestawie jest. Jest on, czyli jeden robot foton, foton do zadań specjalnych. Mamy dwie maty edukacyjne. Ta kolorowa mata, mata fotonowa, która zawiera różnego rodzaju ilustracje i również czy mnie nie słychać? Przepraszam bardzo. Bo piszecie panie, że słychać. Jest okej. Okay. Bo ktoś pisał, że nie słychać, że widać tylko prezentację, wolałam się upewnić. A więc mówię dalej i mamy drugą matę, matę tylko z kratownicą. Ta pierwsza mata, mata kolorowa, wyznacza te kolorowe elementy, wyznaczają punkty odniesienia. Możemy na niej uczyć dzieci komunikacji, dzieci układają historyjki obrazkowe, kończą opowiadanie. Te kolory również mogą być wykorzystane, tam są również figury geometryczne. A ta mata czarno-biała, czyli ta mata z kratownicą, daje, myślę, takie szersze pole do działania nauczycielowi. Kiedy wykorzystywać te maty? To wszystko jest opisane w zestawie, to wszystko jest opisane w ćwiczeniach. Tak jak mówiłam, jest 50 zabaw, 50 ćwiczeń. Ćwiczenia dla dzieci ze spektrum autyzmu, jeśli popatrzycie tutaj na
na te karty, to są oznaczone kolorem niebieskim, natomiast ćwiczenia dla dzieci doskonalące kompetencje społeczno-emocjonalne, tych ćwiczeń jest 20, są to karty o kolorze pomarańczowym. Zabawy dla dzieci ze spektrum autyzmu, 30 ćwiczeń, są jeszcze pogrupowane w takich trzech obszarach: komunikacja, obszar poznawczy i obszar społeczny. Każda zabawa stanowi odrębną kartę w zestawie i na takiej karcie znajduje się oznaczenie obszaru specjalnych potrzeb edukacyjnych, sugerowana grupa wiekowa, tak jak mówię, sugerowana grupa wiekowa, ponieważ ćwiczenia są dla dzieci od przedszkola do klasy szóstej, ale nic nie stoi na przeszkodzie, że jeżeli zabawa jest zaproponowana dla dzieci w wieku przedszkolnym, a nauczyciel wie, że na przykład jego dziecko w klasie 1-3, z którym pracuje, ten wiek będzie dla niego dobry, czy ta zabawa będzie akurat do wykorzystania dla jego dziecka, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wykorzystać także w innej grupie wiekowej. Na karcie macie również obszar zaburzeń, czy to zaburzenie emocjonalne, społeczne, czy właśnie spektrum autyzmu, formę zajęć, czy jest to praca indywidualna, czy jest to praca grupowa, cele, wymagane materiały, a także szczegółowy opis zabawy. Większość ćwiczeń zakłada pracę z robotem na macie edukacyjnej, odpowiednio przygotowanej. No i mamy bardzo bogaty zestaw fiszek, które tutaj nad robotem widzicie. Są to różnego rodzaju fiszki, czyli obrazki zwyczajnie, przedstawiające na przykład warzywa, owoce, czy czynności dnia codziennego, figury geometryczne, stosunki przestrzenne, litery, cyfry, wszystko to, co jest opisane w zabawie, co jest potrzebne do przeprowadzenia danego scenariusza, te fiszki również macie. I to, co jest jeszcze bardzo ważne, to mamy również fiszki do komunikacji. Fiszki do komunikacji alternatywnej AAC, czyli tak zwane piktogramy. Wiecie, że czasem dzieci, szczególnie dzieci ze spektrum autyzmu, ja nie mówię, że wszystkie, ale często się tak zdarza, że dzieci nie komunikują się z nami. I żeby w jakiś sposób powiedziały o swoich potrzebach, to najlepiej wtedy zastosować właśnie tę komunikację alternatywną, czyli piktogramy. I takie piktogramy również w zestawie znajdziecie. Ja już tutaj postaram się szybciutko. No i popatrzcie, pierwsza z takich zabaw, ja ją bardzo króciutko omówię, tylko wezmę sobie tutaj swoje. Zgadnij, na co patrzę. To jest zabawa dla dzieci ze spektrum autyzmu w obszarze komunikacja. Grupą docelową, tutaj macie też zapisane, to jest przedszkole klasy 1-3. Forma indywidualna. Cele opisane są, czy uczeń rozwija umiejętność budowania wspólnego pola uwagi, co jest bardzo ważne do pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu, czy z tymi o zaburzonej komunikacji. Rozpoznaje komunikaty pozawerbalne, no i z obszaru poznawczego rozpoznaje wybrane przedmioty, owoce lub warzywa. Elementy zestawu to jest robot foton, fiszki z owocami. I te fiszki, popatrzcie, z lewej strony tutaj prezentacji widzicie, to są przykładowe fiszki. I aplikacja, która powinna być wykorzystana, czy interfejs, Photon Joystick. Przygotowanie do zabawy, w jaki sposób nauczyciel powinien przygotować się do zabawy. No i mamy przebieg zabawy, wygląda on następująco. Nauczyciel wskazuje za pomocą wzroku fiszkę, a zadaniem dziecka jest przesunięcie w stronę nauczyciela za pomocą fotona wskazanej fiszki lub podjechanie fotonem, skierowanie fotona do danej fiszki. I popatrzcie, to co Wam się wyświetla na niebiesko tutaj, na niebieskim tle, to są uwagi. To jest to, co uznałyśmy, żeby wyróżnić, żeby powiedzieć o tym, co jest ważne. Jeśli dziecko nie radzi sobie z zadaniem, nauczyciel wskazuje przedmiot palcem i wzrokiem równocześnie. To jest właśnie to budowanie wspólnego pola uwagi. Ważne w tym zadaniu jest, aby nauczyciel przenosił wzrok z przedmiotu na dziecko. Jeżeli dziecko nie reaguje, nie przenosi wzroku z przedmiotu później na nauczyciela, to nauczyciel nie wykonuje zadania, ponieważ w tym zadaniu wykonujemy ćwiczenia naprzemiennie. Raz dziecko wykonuje,
zadanie, a drugi raz nauczyciel instruowany wzrokiem przez dziecko. Kolejną przykładową zabawą to jest kolor i kształt. I tutaj mamy też fiszki. Te fiszki z figurami geometrycznymi i z kolorami leżą odwrócone do góry, że tak powiem, nogami. I dziecko losuje figurę, losuje kolor i później ma fotonem dojechać do wybranej figury geometrycznej o właściwym kolorze. Czyli jeżeli wylosuje oznaczenie koła i oznaczenie koloru zielonego, to fotonem ma dojechać do zielonego koła. To wszystko, co jest potrzebne do przeprowadzenia konkretnych zabaw, konkretnych ćwiczeń, te wszystkie fiszki, te wszystkie oznaczenia, te wszystkie ilustracje w zestawie się znajdują. Nie taki robot straszny. Czasem boimy się, że nie potrafimy wykonać. Natomiast tutaj korzystanie z tych aplikacji, korzystanie z interfejsów jest bardzo intuicyjne. My nie pozostawiamy samych sobie. Spróbuję teraz uruchomić filmik, żebyście zobaczyli Państwo, w jaki sposób korzysta się z interfejsów. Pierwszy silnik programowania. Mamy szachownicę oraz naszego robocika. Z prawej strony znajdują się ikonki. Tutaj krzyżyk, którym możemy wyjść z tego okna. Linijka, która umożliwia nam ustawienie, jaką odległość, czyli ile centymetrów ma jedno pole, po którym porusza się robot. Tutaj możemy ustawić, mamy cztery opcje do wyboru pośród tych po lewej stronie. Ewentualnie możemy sami ustawić na linijce swoją odległość. Ja wybiorę 10 cm. Strzałka okrągła umożliwia resetowanie programu, czyli to, co zaprogramowaliśmy, możemy usunąć, przytrzymując przez 2 sekundy tą strzałkę oraz przycisk start, którym uruchamiamy program. Z tej strony mamy kategorie. Kategorie dźwięk, kolor oraz czujniki. Ale teraz, jak programujemy? Programujemy rysując ścieżkę robotowi na tablecie, czyli zaczynając od robota, rysujemy na przykład 4 pola do przodu. Następnie na te pola możemy nałożyć różne akcje, jak zmiana koloru czy wydanie dźwięku. Ja nałożę wydanie dźwięku oraz zmianę koloru i nacisnę start. Czyli robot podjeżdża 2 pola, wydaje dźwięk, podjeżdża 1 pole, zmienia kolor i podjeżdża jeszcze 1 pole. Mamy również do wyboru czujniki, czyli usuwamy nasz program i jeszcze raz narysuję 3 pola do przodu. Następnie wybiorę kategorię czujniki i na tą ścieżkę nałożę 3 wybrane czujniki. Będzie to czujnik dotyku, czujnik dźwięku oraz czujnik odległości. Czyli w momencie, kiedy wystartuje program, robot będzie czekał na dotknięcie, następnie przejedzie jedno pole, będzie czekał na głośny dźwięk i w ostatnim czujniku będzie czekał na odległość. Czyli ja uruchamiam program, robot czeka. Muszę go pogłaskać, podjeżdża jedno pole i czeka na głośny dźwięk. I ostatni czujnik jest to czujnik odległości. Znajduje się on na brzuchu robota, czyli ten czarny trójkącik. Jeżeli ja swoją ręką udam przeszkodę przed nim, on pojedzie jedno pole do przodu. W taki sposób działa drugi silnik programowania. Tak jak widzicie, praca z aplikacją jest naprawdę bardzo prosta, bardzo intuicyjna, nie potrzeba specjalnych umiejętności, jakichś wielkich umiejętności programowania. My jako firma, tutaj jeszcze są zrzuty z ekranów z tych aplikacji, do zestawu są użyte 3 pierwsze aplikacje, najprostsze plus interfejsy plus jeszcze
joystick, za pomocą którego dzieci mogą sterować. Tutaj kilka zdjęć właśnie z pracy z dziećmi. I to, co jest jeszcze bardzo ważne, nie pozostawimy Was samych sobie. Są dedykowane strony, jest dedykowana strona na Facebooku Edukacja z prędkością fotona. Bardzo zachęcam, żeby tam się, żeby do grupy dołączyć, ponieważ nauczyciele dzielą się tam swoją wiedzą, swoim doświadczeniem, są różnego rodzaju prezentacje, jest też strona internetowa Photon Education, ale jest również portal edukacyjny. On już lada chwila, lada momencik, za sekundę wystartuje, gdzie będzie moc różnego rodzaju scenariuszy i wskazówek, w jaki sposób z naszego robota korzystać. Ponieważ mój czas się dzisiaj już kończy, jeżeli macie pytania, ja bardzo chętnie na nie odpowiem. Oczywiście prezentacja będzie na maila przesłana. Zachęcam do korzystania, do wykorzystywania nowoczesnych technologii. Zachęcam do korzystania z robota Photon w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Tak jak powiedziałam, w zestawie mamy 50 zabaw, ale ja zawsze o tym mówię, że wierzę w kreatywność nauczycieli i z tych 50 zabaw stworzycie na pewno nieograniczoną liczbę. To, na co jeszcze chciałabym zwrócić uwagę, to jest to, że te ćwiczenia możemy wykorzystywać jako oddzielne zabawy, natomiast możemy z nich tworzyć całe scenariusze do zajęć, scenariusze do zabaw. Jeżeli są pytania, to bardzo chętnie odpowiem. Zachęcam do korzystania i życzę wszystkim takiej wspaniałej zabawy, jaką my miałyśmy, tworząc ten zestaw i pracując z dziećmi. Dziękujemy, Renato. Już publikuję pytanie, które się właśnie pojawiło. Czy foton jest wykorzystywany w pracy z dziećmi z autyzmem, czy też z uczniami z innymi niepełnosprawnościami, na przykład podczas zajęć korekcyjnych? Ze wszystkimi. W zasadzie te możecie z fotona korzystać w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu, czy też z uczniami z innymi, tak jak powiedziałam, my opracowałyśmy dla dzieci ze spektrum autyzmu i dla dzieci z zaburzeniami emocjonalno-społecznymi, natomiast on może być wykorzystywany dla dzieci zdolnych, dla dzieci uzdolnionych w przedszkolu, bo w przedszkolu mówimy o dzieciach uzdolnionych, ale dla dzieci neurotypowych również. Na każdych zajęciach, na każdej lekcji zależy tylko od pomysłowości i kreatywności nauczyciela. I ja też zawsze powtarzam, jeżeli nasza pomysłowość i kreatywność się skończy, dajcie fotona dzieciom, to one naprawdę zrobią z nim cuda i nam podpowiedzą, co z nim robić. Dla dzieci uzdolnionych na razie zestawu nie mamy, ale... Ale jest to bardzo dobry kierunek, więc tak. Dziękujemy za tę podpowiedź. Mhm. Za jakiś czas spotkamy się na kolejnym spotkaniu, na którym opowiemy być może o takim zestawie. Dziękujemy, bo to tak naprawdę jedyne pytania, które się pojawiły, takie stricte dotyczące zestawu, na resztę pytań o link do sklepu, cenę i aplikację odpowiedzieliśmy już na czacie, więc zachęcamy do zerknięcia tam. Dziękujemy, Renato. A teraz zapraszam. Tak, świetnie tańczy, to prawda. I to nawet choreografie złożone, w których i w tańcach może brać udział kilka robotów. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo i zapraszam Ulę. Ula będzie udostępniała nam ekran, aby zaprezentować animację w swojej prezentacji. Dobry wieczór, ja bym tylko chciała się upewnić, czy mnie słychać, zanim udostępnię ekran, bo zniknie mi wtedy pole z komentarzami. U mnie pada bardzo mocno deszcz, więc jeżeli będzie problem i będzie cięło się coś w mojej wypowiedzi, to prawdopodobnie przez pogodę, nie wiem, mam nadzieję, że u Państwa pogoda jest znacznie lepsza. Dobrze, ja odtworzę prezentację, udostępnię ekran, przez to stracę możliwość podglądu czatu, więc jeżeli pojawią się jakieś pytania, to oczywiście postaram się odpowiedzieć na nie na koniec mojej wypowiedzi. Czasu mam niewiele, więc dosłownie pokrótce. Mam nadzieję, że uda mi się Państwu trochę odczarować
a może, mam nadzieję, nie odczarować. Kwestie wykorzystania nowych technologii w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Bo troszeczkę się utarło, że te media cyfrowe to samo zło i nie powinny być wykorzystywane w pracy z uczniem, zwłaszcza chociażby ze spektrum autyzmu, czy z innymi potrzebami, innymi trudnościami. Natomiast okazuje się, że te nowoczesne technologie mogą być bardzo dobrym narzędziem, które wykorzystać możemy jako taki poszerzający wachlarz możliwości pracy z dzieckiem. Ja tutaj wymieniłam kilka korzyści płynących z wykorzystania nowoczesnych technologii. Jeżeli są Państwo zainteresowani znacznie więcej informacji, również takich inspiracji, gotowych pomysłów do wykorzystania platform edukacyjnych i programów, znajduję się w publikacji, którą oznaczyłam jako źródło tej informacji. I właśnie dlaczego to wymieniłam? Bo wydaje mi się, że wszystko zależy tak naprawdę od Państwa. To Państwo decydujecie, w jakim stopniu wykorzystacie nowe technologie, w jaki sposób i oczywiście wszystko w związku z dostosowaniem tych materiałów cyfrowych do potrzeb i możliwości dziecka. Na pewno te narzędzia cyfrowe pozwalają w bardziej przystępny sposób zaprezentować i omówić dane zagadnienie, zwłaszcza jeżeli mamy do czynienia z takimi bardziej abstrakcyjnymi pojęciami. Na pewno integrują uczniów i zachęcają ich do pracy zespołowej, ale też jakby podnoszą motywację. Ja pokażę za chwilę kilka przykładów programów multimedialnych, które my rekomendujemy do pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i właśnie też w tych programach praktycznie wszystkich są te elementy motywacyjne, które zachęcają uczniów do podejmowania trudności, podejmowania zadań o coraz wyższym stopniu trudności i mobilizują je do pracy. No i oczywiście ten aspekt różnicowania jakby form prowadzenia zajęć, narzędzi, z których korzystamy i traktowania tych nowoczesnych technologii jako dodatek w ramach tutaj wielozmysłowego rozwoju dziecka. Jak możemy wykorzystać te media cyfrowe w pracy z uczniem z SP? Tutaj wymieniłam kilka obszarów, do czego możemy wykorzystać różnego rodzaju zasoby cyfrowe. Tak? To są e-booki, audiobooki, różnego rodzaju materiały wideo i adaptacje filmowe. One nam będą bardzo pomocne w przypadku motywowania uczniów do podejmowania trudu czytania. Możemy rozwijać zainteresowania tematyczne uczniów, w szczególności z uwzględnieniem różnego rodzaju gier i zadań interaktywnych. Możemy korzystać z blogów, z portali społecznościowych. W obecnej chwili naprawdę mamy bardzo dużo zasobów bezpłatnych i ogólnodostępnych, które możemy korzystać. I to nie jest tylko YouTube, to nie jest tylko Facebook, ale znacznie więcej takich platform. Myślę, że też już Państwo jakby z doświadczeniem pracy zdalnej macie też wiele pomysłów, z których korzystacie. Oczywiście możemy też korzystać z zasobów cyfrowych, które umożliwiają nam tworzenie własnych kart pracy. My na stronie Moje Bambino też mamy takie zasoby dla Państwa, przykładowe karty pracy, które my tworzymy albo które tworzą właśnie nasi partnerzy. Przykładowe karty pracy, przykładowe PDF-y, karty do obserwacji z wykorzystaniem właśnie naszych produktów multimedialnych. To jest taki dobry punkt wyjścia do indywidualizacji pracy z uczniem. Zaczynają Państwo od gotowej karty pracy, ale tak naprawdę potem bardzo łatwo ją przekształcić pod kątem innego tematu, pod kątem innego poziomu trudności, ale jakby ten pomysł pierwszy zakiełkuje w Państwa głowie i jakby potem jest rozwijany w zależności od tego, jakiej obserwacji dokonujecie na lekcji. Oczywiście tutaj wszelkiego rodzaju aplikacje wspierające percepcję dziecka, tak? To jest pamięć wzrokowa, słuchowa, percepcja wzrokowa, orientacja przestrzenna. Zaraz pokażę Państwu programy multimedialne, które mają konkretne ćwiczenia i zadania właśnie z tych obszarów. No i oczywiście indywidualizacja pracy z uczniem, o której już przed chwilą wspomniałam. I jeszcze taki ostatni slajd dotyczący tego już konkretnie, tak? Z jakimi trudnościami możemy pracować z wykorzystaniem
narzędzi TIC. Tutaj widzą Państwo, że tak naprawdę w przypadku osłabionej zdolności rozumienia poruszanych zagadnień bardzo dobrze będzie nam służyło wykorzystanie różnorodnych interaktywnych zadań, ćwiczeń. To bogactwo tych plansz interaktywnych, które posiadamy w wielu programach multimedialnych, jakby pozwala nam jeszcze lepiej wprowadzić ucznia w dane zagadnienie, utrwalić tę umiejętność, zwłaszcza jeżeli pracujemy z uczniem, który właśnie ma trudności, tak? Który nie nadąża za całą klasą, który no jednak potrzebuje więcej czasu, żeby zrozumieć to na poziomie swoich kolegów, koleżanek. Mamy tutaj pomoc w przypadku słabszej koncentracji, tak? Te wizualizacje, animowane elementy, one jakby bardziej włączają ucznia w jego zmysły w ten proces poznawczy. Możemy jak najbardziej wykorzystać w przypadku zaburzeń percepcji słuchowej i wzrokowej, no bo jakby dziecko z deficytami wrażliwości sensorycznej, on potrzebuje takiego wielozmysłowego działania i tutaj no oczywiście nie tylko nowe technologie, ale one stanowią bardzo dobre uzupełnienie, które jest no jakby atrakcyjne też dla uczniów. W przypadku nieumiejętności wybierania potrzebnych informacji też możemy tutaj pomóc uczniom w formie takich podsumowań, tak? Czasem uczniowie po prostu sami nie potrafią wybrać informacji z materiału, który my prezentujemy. I wtedy możemy im podpowiedzieć, tak? Jakieś podsumowanie wideo, jakąś animację, jakiś wybrany fragment, którym po prostu podpowiemy, jak przystępnie podsumować dany materiał. Oczywiście wszelkiego rodzaju edytory tekstu będą pomocne przy problemach z motoryką małą. No i trudności z nauką w pracy w licznej grupie. Tak? No czasem mamy uczniów, z którym musimy troszeczkę popracować indywidualnie. No i jakby też wtedy jeden uczeń na jedno stanowisko komputerowe, tak? Czy na jeden tablet będzie realizować zadania. W innym przypadku, jeżeli będziemy chcieli jakby wspierać tą współpracę w grupie, wówczas mamy dwóch uczniów, tak? Na dane ćwiczenie multimedialne. Ja mam tak jeszcze, zanim przejdę do tych programów multimedialnych, to chciałam powiedzieć, że jakby dlaczego zaczęłam tym odczarowaniem mediów cyfrowych, ponieważ no nie oszukujmy się, uczniowie nasi będą za chwilę funkcjonować i będą musieli funkcjonować w świecie nowych technologii, tego nie unikniemy. No i być może oni już lepiej tym posługują niż nam się wydaje. Natomiast dostosowanie ich do tego i nauczenie ich pozyskiwania informacji z internetu, przetwarzania tych informacji, analizowania tych danych, zwłaszcza wybieranie tych wartościowych i tych potrzebnych z natłoku, tak? Bo to jest jakby teraz jest nadmiar tych informacji, no to są kluczowe umiejętności, które oni muszą pozyskać, żeby dobrze sobie radzić w dowolnym zawodzie w przyszłości. Tego i generalnie jakby w obcowaniu w społeczności, tak? To już nie jest tylko kwestia wyboru kariery zawodowej, ale ogólnie funkcjonowania w cyfrowym społeczeństwie. I teraz pytanie o wybór technologii, tak? Pani tutaj wcześniej mówiła o robocie, tak? Czyli wykorzystanie interaktywnych robotów, elementów programowania, czyli tej nowoczesnej technologii do pracy z uczniami specjalnymi potrzebami i to jest, uważam, moim zdaniem super, bo mamy ten namacalny element w postaci robota, który może stać się przyjacielem, ale również wykorzystujemy te kluczowe kompetencje i proinnowacyjne umiejętności, ale możemy wykorzystać również inne nowoczesne technologie. Być może część z Państwa zna te urządzenia, no, laptopy to na pewno. Natomiast jeśli chodzi o te dwa pierwsze, monitor interaktywny, czyli to, z czym Państwo zapewne pracujecie na co dzień, tablica interaktywna, jak najbardziej, wiele jest programów multimedialnych, które możemy wykorzystać na monitor czy na tablicę interaktywną. Magiczny dywan, interaktywna podłoga, pakiety do rewalidacji, które się idealnie sprawdzą do pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami i laptop, komputer, no to oczywiście wszelkiego rodzaju programy multimedialne, z którymi Państwo pracujecie, odtwarzane na tym sprzęcie. Nie wiem, czy część z Państwa brała udział w naszym wczorajszym webinarze, dlatego tylko kilka słów przypomnienia, czym taki monitor interaktywny jest i dlaczego warto włączyć go do pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami. To jest tak naprawdę duży tablet dotykowy.
Nie mamy tutaj projektora, nie mamy tutaj dodatkowego kablowania, nie musimy niczego kalibrować, nie musimy instalować sterowników. Tak naprawdę ja to nazywam bez kabli, bez sterowników, bez problemu. Uruchamiamy taki monitor i on od razu działa. Wśród tych funkcji oczywiście jest multitouch, czyli kilku uczniów może pracować równocześnie. Możemy edytować obiekty, obracać, powiększać, pomniejszać, czy tak naprawdę jak na zwykłym tablecie z systemem Android. Także uczniowie mogą jakby więcej działać za pomocą dotyku, tak? To dotyku, pisaka, no ale ten dotyk myślę, że jest szczególnie ważny przy takim monitorze interaktywnym. Oczywiście wysokiej jakości obraz HD. To jest szczególnie ważne, jeżeli w klasie uczniowie często zgłaszają Państwo, że z tych tylnych ławek nie zawsze widać, co jest prezentowane na tablicy interaktywnej, tak? Bo to jakość materiałów, czy może kwestia oświetlenia w pomieszczeniu, tak? Bo w przypadku tablic interaktywnych no i rzutu obrazu z projektora, no zazwyczaj trzeba tą klasę troszeczkę przyciemnić. W przypadku monitora interaktywnego, tak jak w przypadku telewizora, nie musimy niczego przyciemniać, jest bardzo wysokiej jakości obraz i wszyscy uczniowie mają komfort zapoznawania się z materiałami, które wyświetlamy. Monitory mają wbudowany moduł Wi-Fi, więc tutaj też możemy korzystać z dowolnych materiałów w internecie. Możemy klonować ekran z dowolnych urządzeń, czy z tabletu, czy z telefonu, iPada, iPhone'a, bezprzewodowo, czyli każdy uczeń, który znajduje się w sali, może, tu przykładowo akurat jest ćwiczenie z robotem Photon, podłączyć swój telefon, sklonować ekran i pokazać, jaki program wykonało, przy okazji opowiedzieć grupie, zrecenzować swoją pracę czy całej grupy. Za chwilę kolejny uczeń może to zrobić z dowolnego miejsca w sali. Nie trzeba podchodzić na środek klasy, nie trzeba tak stawać na forum, tak? No wiemy, że ci uczniowie często też się wstydzą, mają z tym problem. Możemy podłączać różnego rodzaju urządzenia, wizualizery, mikroskopy. Myślę, że to też jest przydatne, biorąc pod uwagę takie przedmioty już przyrodnicze, gdzie chcemy jakieś przezrocza wykorzystywać. Monitor możemy uzupełnić o taki dodatkowy komputer OPS i wtedy tak naprawdę z dużego tabletu dotykowego robi nam się duży laptop dotykowy z wszelkimi funkcjonalnościami systemu Windows. I kupując monitor interaktywny, mają Państwo też dostęp do takiego programu edukacyjnego Kreatywny Start firmy Adobe. Tutaj uczniowie korzystają z bezpłatnych materiałów i pracują na konkretnych, już licencjonowanych produktach typu Photoshop, Adobe, Unity do tworzenia gier, czyli na czymś, na czym będą pracować w przyszłości. No i oczywiście takie wideo tutoriale dla Państwa, krok po kroku, taki wideo instruktaż, który pokazuje, jak podłączyć po raz pierwszy monitor, jak uruchomić programy. Ja dosłownie pokrótce, bo jakby temat nie dotyczy tego, natomiast no, zachęcam, żeby ten monitor wykorzystać w pracy codziennej w placówce. Kolejnym produktem jest magiczny dywan. I jakby właśnie pakiet rewalidacyjny, o którym wspomniałam, on się różni od tych standardowych pakietów, z którymi być może Państwo mieliście kontakt, może część z Państwa w ogóle ma ten produkt w swojej placówce. Natomiast gry z pakietu rewalidacyjnego są większe, elementy ruszają się wolniej. Jakby gry są i animacje są ustawione w pionie po to, żeby ten czas na wykonanie zadania był dla dziecka ze specjalnymi potrzebami dłuższy, żeby sprostać jego możliwościom. Mamy elementy relaksacyjne, te dźwięki są cichsze, elementy są większe, ruszają się wolniej. Mamy dwa poziomy trudności, czyli jakby to, o czym mówiła Pani Agnieszka, tak? Czyli stopniujemy trudność pracy z takim uczniem. No i tutaj też na zdjęciach Państwo widzą, że z magicznym dywanem pracowały dzieci ze specjalnymi potrzebami. O laptopach myślę, że nie muszę nic mówić, bo to wszystko Państwo wiecie. No i przejdziemy tutaj do programów multimedialnych. Pierwszy przykład dotyczy matematyki. Tak, tutaj chciałabym zwrócić Państwa uwagę właściwie tak na takie trzy główne elementy tego programu. Przede wszystkim ilość ekranów multimedialnych. W przypadku ucznia ze specjalnymi potrzebami czasem właśnie potrzebujemy więcej tych interaktywnych ćwiczeń, więcej przykładów, zwłaszcza tych nawiązujących do rzeczywistości, do realnych przykładów z codzienności, żeby oni po prostu lepiej zrozumieli dane zagadnienie, utrwalili sobie to dzięki temu, więc myślę, że to bogactwo tych ćwiczeń jest tutaj kluczowe.
to, co wspomniałam, pokazanie ćwiczeń matematycznych w nawiązaniu do codzienności. I myślę, że to jest bardzo ważne w przypadku matematyki, tak? Bo często te pojęcia są abstrakcyjne, niezrozumiałe, a jeśli pokażemy, że tak naprawdę kształty to widzimy na co dzień w postaci znaków drogowych, tak? To, czy liczenie związane z kupowaniem, tak? No to jakby uczniowie też lepiej to zrozumieją i dla nich to stanie się po prostu bardziej przystępne. I kolejny etap, kolejny element to jest rozdzielanie zadania na etapy, czyli jakby pracujemy metodą małych kroków, stosujemy stopniowanie trudności i myślę, że też bardzo, bardzo ważne gry zespołowe i gry matematyczne. To jest doskonała forma na integrację tutaj uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ale też zwiększenie motywacji do nauki. Kolejnym produktem, myślę, że Państwu też może znanym, on już jest dość długo w naszej ofercie, to program multimedialny Bambikowe Logo Przygody. Jest to stanowisko online, Państwo otrzymujecie oprócz kodu licencyjnego do pobrania tego programu, są też słuchawki, naklejki motywacyjne i taki zestaw w formie zeszytu do zapisywania pracy z uczniem. Przede wszystkim ten program opiera się na tym, że mamy prostą, czytelną grafikę. Polecenia są czytane przez lektora, więc jakby dostosowujemy pracę do ucznia, który czyta i który nie potrafi czytać. Możemy stopniować trudność. To akurat jest plansza z ćwiczenia pamięci słuchowej, gdzie możemy wybrać od 1 do 5 chmurek, czyli ilość wyrazów, które dziecko ma zapamiętać, a następnie ułożyć w odpowiedniej kolejności. Mamy elementy motywacyjne, oczywiście to sympatyczny smok Bambi, w szczególności atrakcyjny dla młodszych dzieci, ale jakby to też nam zależało, żeby te elementy nie były zbyt dynamiczne, żeby tam nie było za dużo elementów ruszających się, za dużo takich nagłych zmian dla dziecka, tylko żeby to było takie stopniowe i w miarę łagodne, żeby nie przebodźcować, tak? To myślę, że to jest szczególnie istotne w przypadku właśnie zajęć logopedycznych. Jasne i zrozumiałe polecenia, o których mówiłam. I zawartość. Widzą Państwo, tutaj mamy 6 kategorii. Są to ćwiczenia artykulacyjne, ćwiczenia słuchowe, wymowa, wzbogacanie słownictwa, kompetencje językowe i taka ostatnia kategoria z materiałami dla terapeuty i logopedy. Bardzo przystępna forma ćwiczeń, albo są to filmiki, no i tak pokazuję je, bo chciałam na nie zwrócić specjalnie uwagę. Po pierwsze, proszę zwrócić uwagę, 20 różnych filmików, możemy decydować o stopniu trudności, jeśli chodzi o czas trwania nagrania, bo zadaniem dziecka jest odtworzenie ruchów warg, ust, języka, które dziecko przedstawia na filmiku. Od 20 sekund do 60 sekund dziecko ma powtarzać daną czynność. I co ważne, jakby tutaj zamiast zdjęć, bo zazwyczaj w takich programach są karty ze zdjęciami, po prostu z danym ruchem warg, ust. Natomiast tu specjalnie zastosowaliśmy wideo pokazywane przez dzieci, bo zobaczyliśmy, że to jest lepiej odbierane przez dzieci. Dzieci nie zniechęcają się tak łatwo. Bo te dzieci, które wykonują te ćwiczenia na filmikach, one też się męczą, one też muszą zatrzymać się, odetchnąć, one też się mylą, więc jakby to jest jak najbardziej realne i zbliżone dla dzieci, one po prostu dzięki temu chętniej pracują. Mamy różnego rodzaju ćwiczenia, one są też właśnie dostosowane do dzieci, które nie czytają, bo po najechaniu w każdy element lektor wszystkie treści odczytuje. To jest ta ostatnia kategoria, która zawiera różnego rodzaju PDF-y z informacjami. Myślę, że tutaj ważnymi dla pracy właśnie terapeuty. Kolejny program multimedialny tutaj jest do pracy w ramach terapii słuchowej. Już dla dzieci od 3 roku życia i tutaj proszę zwrócić uwagę, że mamy podział, tak? Mamy słuch, uwagę słuchową, uwagę wzrokową, pamięć słuchową, różnicowanie wysokości dźwięków i różnicowanie długości dźwięków. Z wykorzystaniem tego programu, tutaj Państwu pokażę kilka plansz, możemy pracować właśnie z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, z afazją, z dyslekcją, z zaburzeniami słuchu, ze spektrum autyzmu, no i oczywiście z wszystkimi dziećmi z zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Bardzo ciekawym produktem, jak widzą Państwo, cały czas ten Bambik się gdzieś przejawia. To jest jakby seria, która się stopniowo rozbudowywała. Zaczęliśmy od Bambikowych Logo Przygód, potem powstała Akademia Bambika i Słuchaj z Bambikiem. Wszystko to jakby w odpowiedzi na informacje zwrotne, które otrzymywaliśmy od Państwa,
jak pracowaliście z pomocą. No i oczywiście pracę też terapeutów, bo te programy opracowali specjaliści. W przypadku Akademii Bambika to jest taki cały pakiet różnych części, które ćwiczą konkretne umiejętności. Można go kupić jako cały pakiet, ale też jakby każdą część oddzielnie, w zależności od potrzeb. Tak wygląda skład zestawu. I teraz tak, część pierwsza, biblioteka. Tutaj skupiamy się przede wszystkim na zmyśle wzroku, percepcję wzrokową. Tak? Mamy przykładowe plansze, pokażę Państwu, ćwiczenia z analizy wzrokowej. Zadaniem dziecka jest zaznaczenie właśnie na obrazku. Teraz są na biało zaznaczone już elementy jakby w formie rozwiązania. Natomiast zadaniem dziecka jest znalezienie właśnie tych elementów na dole obrazku już w docelowym. Różnego rodzaju zadania z zakresu syntezy wzrokowej, orientacji przestrzennej, wykonywania zadań według instrukcji. Ułóż element nad, pod, obok. Tego typu ćwiczenia też się znajdują. Spostrzegania bodźców abstrakcyjnych i pamięci wzrokowej. Kolejna część laboratorium, ona koncentruje się tutaj na operacjach myślowych i pamięci i tutaj, jak mogą Państwo zobaczyć na planszy, mamy ćwiczenia z zakresu szeregowania, klasyfikowania, myślenia przyczynowo-skutkowego, myślenia symbolicznego, pamięci, sekwencji i logicznego myślenia. To są przykładowe plansze, które mogą Państwo zobaczyć, tak one wyglądają w tym programie. Na naszej stronie internetowej też jest dostępna wersja demo z przykładowymi planszami, więc można sobie pobrać i zobaczyć, jak to wygląda w praktyce. Kolejna część studio dotyczy, jak sama nazwa wskazuje, percepcji słuchowej. Tutaj mamy różnego rodzaju ćwiczenia i zadania z rozumienia mowy, z dostrzegania błędów artykulacyjnych, z pamięci słuchowej. Mamy również różnicowanie paronimów, różnicowanie dźwięków niewerbalnych, rozumienie mowy w szumie. To też jest ważna taka umiejętność, tak? Dlatego w zestawie są słuchawki, dzięki czemu jakby uczeń już może sobie, tak samo w bambikowych logoprzygodach, może wykorzystywać animacje i programy, zadania, które są w tym programie, właśnie z wykorzystaniem słuchawek i rozumieć mowę w szumie. Część świetlica, tutaj już skoncentrujemy się na umiejętności rozwoju mowy. Przede wszystkim w aspekcie praktyki oralnej, prawidłowej wymowy głosek w wyrazach, udoskonalaniu, rozwijaniu słownictwa i umiejętności klasyfikowania. To są przykładowe plansze. I ostatnia część, plac zabaw. Tutaj skupiamy się przede wszystkim na emocjach, na bezpieczeństwie, na higienie, na przestrzeganiu zasad dobrego zachowania. Myślę, że akurat w przypadku uczniów ze specjalnymi potrzebami to są szczególnie ważne i potrzebne umiejętności, zwłaszcza te emocjonalne, te związane z zachowaniem bezpieczeństwa. Państwo wiecie z doświadczenia, tak, że ci uczniowie wymagają szczególnej uwagi w tym obszarze i szczególnego wsparcia. Myślę, że te ćwiczenia będą bardzo pomocne. Program do zadań specjalnych, o, tu mi się wkradł niestety błąd w tytule, proszę mi wybaczyć. Natomiast program nazywa się do zadań specjalnych, no jak sama nazwa wskazuje, tak? Jest to program multimedialny, który wykorzystujemy do pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. I tutaj jakby w tym programie mają Państwo do dyspozycji trzy główne części. Możemy z tym programem pracować w zespole z uczniami i wtedy jakby ten program wspomaga organizację zajęć w grupie. Możemy stosować ćwiczenia, które są zawarte w programie jako przerywniki śródlekcyjne, czy w ramach pracy indywidualnej z uczniem. Ja tak dosłownie mówię pokrótce, bo już mi się kończy czas, a wszystkie informacje znajdą Państwo w sklepie internetowym. Do wielu z tych produktów jest demo, także można sobie samodzielnie też przetestować. Klaszcze tupie podskakuje. Tutaj przede wszystkim warto wykorzystać ten program multimedialny pod kątem właśnie ćwiczeń ruchowych, tak? Ćwiczeń relaksacyjnych. Program jakby opiera się na filmikach, które prezentują różne czynności stymulujące motorykę dużą. Są pokazywane przez nauczycielkę, przez dzieci. Tutaj macie Państwo wymienione przykładowe filmy, które są zawarte w programie. Myślę, że też warto właśnie wykorzystać jako uatrakcyjnienie zajęć, jako jakby dodatkowy wachlarz tych narzędzi, o którym wspominałam wcześniej.
Szacuję, przeliczam, obliczam, no to jak może nazwa wskazywać, tutaj przede wszystkim chodzi o edukację matematyczną, tak? Tutaj możemy zarówno na lekcji matematyki, jak i w formie zajęć dodatkowych stosować ten program. W aspekcie rozpoznawania kształtów, wielkości, kolorów, określeniu czasu, orientacji przestrzennej, tak, czy orientacji w schemacie ciała, nad, pod, obok, no i różnego rodzaju zabawach matematycznych, to są przykładowe ekrany. Grafomotoryka od szlaczka krzywego do pisma pięknego. To myślę jest bardzo ważny obszar. Tutaj w tym programie, może cofnę się, w tym programie mają Państwo przykładowe animacje. Zadaniem uczniów jest jakby śledzenie, tak, po linii i pisanie liter w miniaturze, różnego rodzaju plansze interaktywne, czyli jakby nie tylko Państwo prezentujecie, ale też jakby w formie interaktywnej uczniowie mogą to widzieć. I nowy program, program multimedialny, Moc Emocji, bardzo fajny, myślę, że tutaj bardzo przydatny, ja tu od razu może przejdę do pokazania Państwu jakby przykładowych ekranów, tak? Nie wiem, czy Państwo widzą to w prezentacji, natomiast są, no, są takie tematy jak razem gramy i pracujemy, mam powody do dumy, jestem odpowiedzialny, rozumiem, co czujesz. Myślę, że to są tematy, każdy jest inny, radzę sobie ze złością. Myślę, że to są tematy, które są Państwu doskonale znane, tak? Jakby praca z uczniem ze spektrum autyzmu, tak? Który no, ma problem z odczytywaniem emocji innych osób, z tą empatią, z tym współodczuwaniem, ze współpracą w grupie. Jakby to są takie animacje, to są filmiki wprowadzające, to są ćwiczenia, które pomagają uczniom właśnie ze spektrum autyzmu w no, nauczeniu się, tak, pewnych sytuacji społecznych, nauczeniu się rozpoznawania emocji u innych, nauczeniu się właściwego może reagowania, tak? Jakby no, musimy rozumieć, tak, że dla nich jest to trudna sytuacja i jakby tego rodzaju ćwiczenia, one są bardzo mocnym wsparciem. Tutaj są inne jeszcze przykłady, ja może Państwu tylko przeczytam, zmiany małe i duże, tak, zmiany, jakby uczniowie ze specjalnymi potrzebami też jakby pewnie Państwo zauważacie, tak, niektórzy niezbyt dobrze reagują na jakiekolwiek zmiany, tak, i bardzo łatwo można zauważyć, że nagle z uczniem zaczyna się gorzej pracować, bo być może jakaś zmiana, nawet niewielka, ale zaistniała w jego domu, tak, i jakby, no, uczeń zawsze przynosi cały bagaż swoich doświadczeń domowych do placówki i jakby to Państwo musicie potem się z tym zmierzyć i to Państwo potem musicie to przepracować, to jest wielka odpowiedzialność, no ale jakby też nie jest wina tego dziecka, tak. Moje emocje, tworzymy jedną grupę, co czuję, żarty, zaczepki, dokuczanie, zaufanie jest ważne, komu mogę ufać, grzeczność na co dzień, jak być kulturalnym rozmówcą, umiem słuchać. Jakby to są tylko i wyłącznie wybrane ekrany, których mogą Państwo korzystać w przypadku tego programu. Moim zdaniem bardzo, bardzo ciekawy program. Zachęcam, nie wiem, czy już jest dostępne demo. Jeżeli jest, to na naszej stronie internetowej. Jeżeli nie, to myślę, że w przeciągu 2 tygodni będzie dostępne w naszym sklepie internetowym, bo producent tutaj pracuje nad tymi materiałami. Myślę, że warto też sobie przetestować i sprawdzić. Jeśli chodzi o więcej informacji, tak, bo no ja przepraszam, że tak dosłownie tylko kilka słów powiedziałam i to zaledwie o wycinku propozycji multimedialnych. Natomiast ja zachęcam, żeby albo skontaktować się z naszymi konsultantami w całej Polsce, tutaj podaję link, albo zapoznać się z opisem programu pomocy dla niepełnosprawnych uczniów i tam również jest katalog rekomendowanych pomocy, albo przejść na stronę poświęconą multimediom i tam znaleźć też w zakładce zasoby edukacyjne produkty, które są rekomendowane do pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, albo po prostu na spokojnie sobie przejrzeć na sklep internetowy, bo tam szczegółowe są opisy i w wielu przypadkach są wersje demo, które też umieszczamy w zasobach do nauczyciela, w tej zakładce na naszej stronie internetowej, więc warto też tam poszukać inspiracji.